Witam koleżanki i kolegów. Przedstawiam wam tu gołąbki z Jansenów, takie nietypowe gołębie. Przepiękne gołębie. To są Janseny z rodowodami, gdzie mają też DNA porobione. Przepiękne. Zobaczcie na budowę. Przepiękna budowa tych gołębi. Kolorystyka. Oko u tych gołębi. Gołąbek, który na kilku wystawach zdobyło nagrody w Niemczech. Został zakupiony wraz z samicą do mojej hodowli. Myślę, że nie jeden hodowca będzie chciał takie gołębie sobie nabyć. Tutaj przedstawiamy samiczkę przepięknej urody. To jest taka samica. Tutaj widać centki. Pokażemy jej skrzydełko. I tak samo. To jest też samica z Jansenów. Takie posiadam trzy pary identyczne. To jest rodzeństwo. Tu chciałem wam zaprezentować gołębie z gołębi szali. Większość hodowców zna te gołębie. Tego gołąbka zakupiłem też z hodowli niemieckiej. Przepięknego gołębia. Zobaczcie na budowę tego gołębia. Mocne, silne upierzenie. Główeczka. To jest gołąbek linia Merksa z Jansenów na Westratę. Linia Una tutaj jest. Tak skrzydełko wygląda tego gołębia. To są gołębie, z których jestem bardzo dumny. Z tych gołębi, te gołąbki na wspólnych gołębnikach za granicą osiągnęły super sukces. I w tym roku tak samo będę dawał na Chiny, na wspólny gołębnik właśnie z tych gołębi szali. Tu mamy samicę, partnerkę tego samca. Nie musi, o się boi. Samica już jest wiekowa, ale jeszcze jest płodna. Tu mamy samiczkę. Młodą 2023 z tych gołąbków szali. Z tej rodziny gołębie właśnie się bardzo dobrze pokazały właśnie w Chinach. Zobaczcie budowę tych gołąbków, skrzydełko. Oczywiście upierzenie wszystko. I z oka przepiękne gołębie. To są właśnie te moje słynne szali. A tu jest samczyk z tej pary. Też linia Merksa. Tak jak tamten. Zobaczcie. To są te wiekowe gołąbeczki. Z tych gołąbków jestem bardzo dumny. Te gołąbki naprawdę pięknie się pokazują wszędzie. Tych gołębi posiadam 30 parę. Tu mamy następnego gołąbka z tych gołębi. To są gołębie właśnie te szali, Janseny. Gołąbki mają DNA porobione. Przepięknej budowy te gołębie. Skrzydełko. Tutaj hodowcy prosiliście mnie, żeby pokazać gołąbki z tych Jansenów, właśnie z tymi brodawkami, co to kiedyś tam złotą jedenastkę pokazywałem. Nie bój się, nie bój się. Może pokażę. Mimo to, że już budowa tych gołąbków. Oj, coś przepięknego, no coś przepięknego z tych gołąbków, jak widać. Oj, no nie bój się, pokaż. To jest taka narość, nie jest jakaś ospa czy coś, to jest taka narość u tych gołąbków. To jest linia Jansena. Samica z Jansenów. Piękna budowa. Oczywiście. Po tych gołąbkach bardzo dużo jest gołębi, które latają na wspólnych gołębnikach. I u hodowców są lotniki. Także
No co, tych gołębi naprawdę bardzo wiele. Musiałbym naprawdę godzinami pokazywać, bo w samym rozpodzie jest 750 gołębi. W tej chwili posiadam ponad 2000 gołębi własnych i koło 1500 gołębi jeszcze z zagranicy, które są do sprzedania. No nic, zapraszam tylko na oglądanie mojego kanału też na YouTubie. No i można też zobaczyć gołąbki, które będą na licytacji, na wideolotniku, na aukcjach. Tutaj prezentuję też taką kolekcję swoich gołąbków, tych Jansenów, tych szali. Gołąbki to może tak para numer 1. Pokażę mniej więcej tą parę. To są gołąbki już też wiekowe, które są u mnie w rozpłodzie. Gołąbki są płodnymi gołębiami. W tej chwili są już zniesione jajeczka tych gołębi. Są popodkładane, troszkę odpoczną i będą potem następne ciągnięte. To jest jedna para. Może pokażę. Potem zaprezentuję następną parę tych gołąbków. Z tych gołąbków w ogóle gołąbki bardzo dobrze na wspólnych gołębnikach się pokazały, w Chinach w szczególności. I tutaj w tym roku właśnie miałem też duże zamówienie też na, właśnie na kraje arabskie, na Chiny, na Tajlandię, na Kuwait z tych gołąbków. Potem na przykład para następna może zademonstrujemy. One są wszystkie do siebie mniej więcej podobne. Przeważnie to jest linia 019, linia Merksa, głównie tu ta stara linia tych gołębi, gdzie po prostu były kiedyś typowo na te dalsze loty te gołębie. Tych gołębi jest bardzo wiele, z każdej strony. O. Jak tutaj widzimy, wielu hodowców dzwoni, niestety odmawiam też gołąbki z tych, więcej chętnych jak tych gołębi mogę zdobyć. Tym bardziej, że te gołębie mają DNA porobione i no, jest ograniczona ilość tylko tych gołąbków do sprzedaży, tak to portal PIPA większość tych gołębi zabiera i prywatne osoby. I to wiadomo, że to już gołąbki są dosyć drogimi gołębiami. A tu jeszcze. Oczywiście nie wszystkie jeszcze pary, tutaj mam zrobione zdjęcia tutaj, a tych gołębi jest ponad 30 sztuk w rozpłodzie, czyli 15 par. Tu tylko cząstkę tych gołębi zademonstrowałem. No ja tylko ze swojej strony zapraszam do oglądania wideolotnika, ewentualnie też mój kanał YouTube'a, kanał Barcelonczyk, także można sobie tam też oglądać moje strony. No ja mogę tylko z swojej strony też tutaj podziękować wideolotnikowi, gdyż mnie odwiedził po raz któryś przez parę lat. No i co, życzę wszystkim hodowcom, hodowczyniom sukcesu w tym 2024 roku. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, których po prostu jest dosyć dużo w całym świecie. No i życzę sukcesów w nadchodzącym sezonie i więcej miłości dla wszystkich razem życzę. Robert Henkel, Polska. Pozdrawiam. Drobka przede wszystkim życzę.